Skąpiec w Teatrze Polskim w Bydgoszczy zrobił nie mniejsze zamieszanie niż cała zgraja perkusistów podczas bydgoskich Dramsfuzji. Zapraszam na telewizyjne Centrum Kultury dziś m.in. Joanna Drozda, nowa aktorka bydgoskiej sceny. Długo się to kręcisz? Nie! Nie! Dopiero przyszliśmy! O co się tu kręcicie? Nic nie potraficie, tylko się pałękać bez tego. O. Słyszeliście? Co? Co słyszeliście? Żeby się nie pałętać bez celu. Nasz skąpiec jest jedynie inspirowany komedią Moliera, bo tak naprawdę Michał Buszewicz napisał po prostu nowy tekst, zachowując jakby pewną formę i jakby strukturę tekstu Moliera, natomiast w bardzo taki błyskotliwy, myślę, sposób, proponując zupełnie nową jakość tekstową. Nie jest tak, że oni rozmawiają tak, jak my byśmy teraz rozmawiały ze sobą postaci, w tym spektaklu, tylko jest to język w pewien sposób stylizowany. I ta stylizacja jest moim zdaniem bardzo dowcipna, bardzo ciekawa, jest wielkim wyzwaniem dla aktora. To jest taki spektakl, w którym myślę wyjątkowo dużo od nich zależy, to znaczy cały jakby ciężar tego spektaklu spoczywa na nich, na ich jakby umiejętności tworzenia tej sytuacji, bawienia się tą sytuacją, wchodzenia w jakieś bardzo głębokie stany emocjonalne po to, żeby za chwilę właśnie podjąć jakąś grę z tego rodzaju aktorstwem. Te komediowe elementy się pojawią w postaci na przykład strzałki. Przede wszystkim ta postać będzie nas wiodła przez ten motyw kapitalizmu, niewolnika w dzisiejszym świecie, ale sam tytułowy skąpiec nie niesie dla nas tematu tej zachłanności pieniędzmi. On oczywiście się pojawia, jest kluczowy, ale bardziej dla nas było ważne odniesienie się do tej zachłanności młodych ludzi, to znaczy jak oni reagują dzisiaj na potrzebę pieniędzy i gdzie są ich potrzeby ulokowane. Pani Joanna Drozda, nowa aktorka bydgoskiej sceny i to debiut nie byle jaki. Gra pani Mariannę w spektaklu Skąpiec. Bardzo skąpo ubrana. No niestety, na tyle, na ile stać danego skąpca. Chcieliśmy to bardzo jakoś przenieść. Jak to się stało, że dołączyła pani do grupy teatralnej Pawła Łysaka, tak to nazwę? Bo w czerwcu jeszcze, kiedy ten spektakl był przedpremierowo grany, nie było informacji, że pani będzie w Bydgoszczy na stałe. To prawda. Chociaż muszę powiedzieć, że już w zeszłym roku, kiedy Paweł Łysak zaprosił mnie do pracy nad Wiśniowym Sadem, polubiliśmy się, może tak to nazwę. Miała być to jednorazowa współpraca, ale rzeczywiście po tym spektaklu, po Wiśniowym Sadzie, zaczęli mi panowie dyrektorzy podpytywać, jakie mam dalsze plany, a co by mnie interesowało, a mamy bardzo ciekawy nadchodzący sezon. Mamy zespół, który znasz i z którym się bardzo dobrze dogadujesz. No i tak się zaczęło. Potem nagle wyszła właśnie sytuacja ze skąpcem. Takie pytanie, to w związku z tymi rozmowami, które prowadziliśmy, może chciałabyś jeszcze jedną rzecz zrobić? No i tak zaczęliśmy rozmawiać i rzeczywiście nie ukrywam, że powód, dla którego dołączyłam, jest stricte artystyczny. Bo teraźniejszy sezon, który się właśnie zaczął, repertuarowo, programowo jest świetny. Będą robić wspaniali reżyserzy. Teatr pracuje pełną parą, więc po prostu chce się brać udział w tych wszystkich projektach, a to jest najważniejsze dla aktora. Łysak i Sztarbowski kupili panią rolami, innymi słowy. To prawda, to prawda. Oczywiście było bardzo łatwo sprzedać, bo tu jest bardzo przyjemnie. Jest świetny zespół. Wspaniały zespół techniczny, bardzo, bardzo łatwo się gra. Łatwo w sensie pracuje się dużo. Można dużo pracować, nie zajmować się innymi sprawami, które czasem psują. Porzuciła pani teatr dramatyczny w Warszawie? Porzuciłam. Porzuciła pani. Odszedł w siną dal. Rozstaliśmy się. To jest jednak tak, że wiadomo, że życie kulturalne w stolicy jest takie najbardziej prężne. Teatr Łysaka, tak go nazwę, jest jednym z najlepszych w Polsce, ale też trzeba to w jakiś sposób pogodzić. Nie pomyślała pani, że teraz przyjdzie pani do teatru, będzie mniej jakichś propozycji serialowych, propozycji filmowych? Wszystko zawsze da się pogodzić. Tak naprawdę
jak coś spada, to przeważnie wszystko naraz, ale wydaje mi się, że nie ma co się martwić na zapas i bać na zapas i spekulować. Co się ma zdarzyć, to się ma zdarzyć. Jak będą problemy, to będziemy je rozwiązywać. Na razie jestem zadowolona. Troszeczkę rzeczywiście zapowiada się tego dużo, jeśli chodzi o ten sezon. Jeśli chodzi o Warszawę, akurat prawdę mówiąc, po wszystkich tych przejściach, które nastąpiły w Teatrze Dramatycznym, cieszę się, że na razie wyjechałam z tego miasta. Zdradzi nam Pani, jakie role czekają jeszcze w tym sezonie na Panią? Chyba nie mogę zdradzić, ze względu na to, że na przykład... Łysaka tutaj nie ma. Nie, nie w tym rzecz, tylko... najbliższa premiera, to jak najbardziej mogę nie tylko zdradzić, ale też zaprosić i zachęcić, to Wesele w reżyserii Marcina Libera. Tam będę grała Rachelę, więc to zdradzam. W przeddzień Sylwestra, w przeddzień Nowego Roku jest premiera. Bardzo serdecznie zapraszam. A jeśli chodzi o dalsze współpracy, będę współpracować także z Mają Kleczewską. A co dalej, to naprawdę jeszcze nie wiadomo. Są możliwości, ale to jeszcze tych premier w tym sezonie jest tyle, że to naprawdę wystarczy. Klucz jest taki, że zapraszamy bydgoskich perkusistów. Czasami zdarza się jakiś wyjątek, na przykład Ola Rzepka z zespołem Drekoty. I to właśnie ci perkusiści wybierają, z kim występują na Dramsfuzjach, jakie prezentują materiały. Taka jest też idea tego festiwalu, żeby sprawdzić, co ci perkusiści robią nowego, z kim pracują, nad jakim materiałem pracują, czy idą w inną drogę muzycznie, czy trzymają się jakichś swoich wcześniej już wytyczonych szlaków. Zastanawiam się, czy można kogoś już w średnim wieku nauczyć gry na perkusji. I skąd Pani wie, że ktoś ma predyspozycję do tego, jeżeli Pani patrzy na kogoś? Znaczy, pewne predyspozycje są zauważalne, jakby pod kątem koordynacji, jakby talentu muzycznego. Ale myślę, że w każdym wieku warto uczyć się grać. Dla własnej przyjemności chociażby. A na warsztatach uczy Pani rytmu? Ja się chciałam przede wszystkim skupić na takich działaniach nad współpracą w grupie, nad poczuciem, nad wyczuciem pulsu, nad kreatywnością rytmiczną, jakby na takich zadaniach, których, do których jest powiedzmy trudniej dotrzeć, bo teraz w zasadzie w internecie, na różnych portalach mamy dostęp do różnych warsztatów i właściwie jak ktoś ma dużo samozaparcia, może po prostu się nauczyć gry na instrumencie. A ja chciałam się skupić na takich właśnie działaniach trochę innych. To ważny moment, operatorski Oscar, którego odbiera się z rąk i w towarzystwie największych gwiazd światowego kina. Łukasz Żal, twórca nagrodzonych zdjęć do filmu Ida, ze szczęścia całował złotą żabę. Czuję taką, nie wiem, nie presję, ale będę musiał oczywiście udowodnić, że jestem godzien tej żaby. W
gwiazdy kochają ten festiwal. Sławomir Idziak, który odebrał nagrodę za całokształt twórczości, jest w Bydgoszczy co roku i już zapowiedział, że wróci. Oni mówią, że life achievement, bo ja nie mam zamiaru się przejść na tamten świat, więc powiedziałem Markowi od razu, słuchaj, ja za 20 lat powinienem dostać Double Life Achievement Award. Pytanie tylko, gdzie za 20 lat Sławomir Idziak mógłby odebrać tę nagrodę? Kamerimicz cały czas nie ma stałego festiwalowego miejsca. Podczas gali zamknięcia Marek Żydowicz potwierdził, że festiwal w przyszłym roku znów będzie korzystał z gościnności Opery Nowa. Zapraszam do Bydgoszczy w 2014 roku, a teraz Państwo zobaczą plakat festiwalowy. Czas do 2014 roku organizatorzy festiwalu będą musieli wykorzystać na utrzymanie partnerów do stworzenia stałego Centrum Kamerimicz w Bydgoszczy. W tej sprawie kluczowi będą prezydent Bydgoszczy i marszałek województwa. Muszą dołożyć się do unijnych środków, które obiecał minister kultury. Ministerstwo deklarowało nawet 300 milionów złotych, ale projekt bez wątpienia będzie kosztował więcej, przynajmniej pół miliarda. Ja namówię pana prezydenta, żeby usiadł ze mną wspólnie do gry przy stoliku w Warszawie. Jestem gotowy, zaproszenie przyjęte. Prezydent Bydgoszczy, jak widać, sprawą jest zainteresowany, ale jako gospodarz już liczy pieniądze. Wzięliśmy na siebie finansowanie w tym pierwszym okresie przygotowania dobrego programu funkcjonalno-użytkowego. To jest pierwszego dokumentu, który tak naprawdę bada potrzeby. To ważne, jeśli centrum miałoby powstać na Placu Teatralnym w Bydgoszczy, jeśli miałoby korzystać na przykład z łódzkiego projektu, który na potrzeby miasta przygotował znany architekt Frank Gehry. Istnieje szansa, by go zmodyfikować i dostosować do warunków bydgoskich. Wszystko można zrobić, muszą być pieniądze. Padła propozycja z ust pana marszałka, by wybrać spółkę celową między dwoma samorządami, która tym projektem się zajmie. Tu jest z mojej strony jak najbardziej deklaracja za. Urząd Marszałkowski nie wyklucza, że dobrym rozwiązaniem mogłoby być włączenie w projekt partnerów prywatnych. Decyzje będą zapadać w najbliższych tygodniach. Wtedy okaże się, czy dobre nastroje podczas festiwalu przełożą się na konkretne, szczególnie finansowe decyzje.